Pytasz mnie, co cię dam, ej, za świat, które znam. Ja to powiem ulicę i no mamy Krestolicę, o tym wiedzą nie tylko tacy jak my, czyli artyści estrady, piosenkarze, ale chyba cała Polska wie, że ta druga stolica to właśnie Opole. 50 lat temu, słuchajcie, byliśmy po raz pierwszy tutaj i przyjeżdżamy po tych 50 latach, w międzyczasie 10-lecie Opola, 30-lecie, to co mówiłaś, ten honor ikona festiwali opolskich, ale każdy festiwal odejmuje nam trochę lat. Widzicie, mamy znowu 20 lat. Te gwiazdy właśnie niosą w sobie tyle energii, tyle pogody ducha, jak żadna inna gwiazda. Dziękujemy za to, że przynieśliście tą pogodę ducha do nas, do Opola. Jak słyszeliśmy, historia zespołu ściśle związana jest z naszym miastem i to pewno same dobre wspomnienia. A zespół reaktywowany w Opolu, ciągle tak samo młody, tak samo aktywny. Dziękujemy, że zgodziliście się. Bez was ta aleja nie byłaby kompletna. Kochamy Opole i kochamy publiczność opolską. Niech pan powie, jaki był ta druga połowa lat 60. i 70., bo to do Opola też się kawałek waszej przyszłości później przetoczył. To znaczy tak, lata 60., te pierwsze 6 lat zespołu, 5 z czymś, to skład żeński, przede wszystkim transkrypcje muzyki klasycznej i żeński skład. Natomiast nasze 50-lecie liczymy jako 50-lecie pierwszego polskiego zespołu o składzie mieszanym, wokalnego. No bo nie gramy, tylko śpiewamy, prawda? Obok nas były, poczynając od Filipinek, Amazonki, no Alibabki, siostrzany zespół. Ale my zaczęliśmy śpiewać właśnie razem z dziewczynami i przez to, sądzę, ten pierwszy możemy określić jako... Mały szok polski. Wtedy kulturowy. No tak, zresztą jak Juliusz Lorenz, który pisał dla Alibabek, no znakomity, niedawno zmarły kompozytor, przyszedł do mnie, do akademika, bo byłem w szkole muzycznej w Warszawie i mówi, Andrzej, potrzebują, bo tam jakiś projekt robiliśmy, inny, związany raczej z kworum, ostatnim składem zespołu, to mówi do mnie, słuchaj, potrzebują chłopaków do... partity. Ja mówię, żartujesz, Julek, ze mnie, przecież to jest zespół żeński. Tak. On mówi, nie. Antoni Kopf też nas opuścił niedawno, nasz kierownik, kompozytor. Faktycznie chciał wzbogacić po raz pierwszy w Polsce o głosy męskie. Okazało się chyba słusznie, bo śpiewamy 50 lat. Zastanawiałem się, właściwie to gwiazda pasuje do Marilyn Monroe, do Elvisa Presleya, do kilku jeszcze osób, ale czy koniecznie do Jaryczewskiego, rockmana z blokowiska, tego nie wiem, ale tak uznała kapituła, za co dziękuję, bo to wyróżnienie. Widziałem tam Czesława Niemena, widziałem Ewę Demarczyk, gwiazdę, więc no, w takim towarzystwie miło się leży na ziemi. Widać po tym, co się dzieje, może nie na samym festiwalu, ale wokół tego festiwalu, że jest w nas taka tęsknota za takim prawdziwym rokiem, który królował w latach 80., 90., takim trochę psychodelicznym, trochę wymagającym przejścia na drugą stronę. Tak jak za takim rokiem, gdzie sąsiedzi walą do drzwi i mam nadzieję, że ten rok razem z naszą gwiazdą dzisiejszą, Jarym Jarczewskim, niekwestionowanym liderem tamtych czasów, ale i obecnych, jak słyszymy i pamiętamy, że ta gwiazda będzie symbolem powrotu do Opola, tego prawdziwego rocka, mocnego, wspaniałego, napiętnowanego marzeniami. W twoich tekstach też przypomnę, brałem w trasę koncerty, później Cichy Hotel. Jak to rzeczywiście wyglądało w tym waszym życiu lat 80., 90.? U nas rzadko kiedy był Cichy Hotel. Z reguły był niezły dym. Oczywiście prowokowali wszystko technicznie, dla jasności. Ale jak już się rozkręciło, no to uczestniczyli w tym wszyscy. Czyli gaśnice w ruch,
łóżka na baczność. Jak teraz wygląda praca, co robicie i nad czym pracujecie? No, rok temu wydaliśmy płytę Lilarusz, którą uważam za jeden z lepszych w ogóle materiałów w swoim życiu. Pracujemy nad następną płytą. Równocześnie ja robię różne inne rzeczy, duety takie, już nagrałem z Kasią nową, robię starą oddziałową piosenkę imprezową z Karo Glaser w takim dance'owej odsłonie, więc myślę, że o tym w wakacje będzie głośno. Gratulujemy zatem gwiazdy, no i tego bycia w Opolu zatem teraz na stałe już z nami. Dziękuję bardzo, Opole zawsze w moim sercu.